witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam małą aktualizację mojej organizacji czasu. Jak wiecie, na moim kanale jest już kilka filmów tego typu, ale od kiedy założyłam własną firmę, trochę w tej organizacji się pozmieniało, dlatego stwierdziłam, że opowiem Wam o tych zmianach, bo myślę, że mogą być również dla Was skuteczne. Ja tematem zarządzania czasem interesuję się od pierwszej klasy gimnazjum, czyli od 2001 roku. Jak wiecie, jeszcze w gimnazjum miałam lekcje indywidualne w domu, bo już w liceum chodziłam do szkoły i przez to, że miałam lekcje w domu, ustalałam swój własny plan indywidualnie z nauczycielami. Musiałam mieć więc dobrze ogarnięty kalendarz, żeby wiedzieć, jakiego dnia, o jakiej godzinie mam jakie lekcje, którego dnia takie lekcje wypadają, którego są przeniesione, chociażby ze względu na różnego rodzaju okoliczności w szkole, jakieś apele, uroczystości. Dlatego musiałam bardzo ambitnie zarządzać tymi lekcjami, żeby też wiedzieć po prostu, kiedy co mam, bo inaczej bym się pogubiła. Na początku roku zmieniłam system swojej organizacji i było to spowodowane założeniem własnej firmy. W momencie, kiedy otworzyłam własną działalność, musiałam przewartościować wiele spraw w moim życiu oraz różnym rzeczom nadać różne priorytety. W efekcie muszę wiedzieć, która rzecz w danym momencie jest dla mnie najważniejsza, która może zaczekać, a które sprawy po prostu mogę sobie odpuścić. I w tym momencie sprawy firmowe oraz sprawy YouTube'owe mają w gruncie rzeczy prawie najwyższy priorytet, bo dla mnie zawsze i na zawsze najważniejsza będzie rodzina oraz przyjaciele, ale mimo wszystko w tej chwili skupiam się głównie na firmie i zauważam tego pozytywne efekty. Dzięki dobrej organizacji mogę o różnych rzeczach pamiętać, nie umykają mi żadne terminy spotkań, wiem, kiedy mam czas, mogę też ewentualnie w nagłych przypadkach jakąś nagłą sprawę załatwić, kiedy widzę, że chociażby mam 2 godzinki okienka. Co prawda w tym momencie nie mam jakiegoś stałego grafiku tygodnia, bo każdy dzień jest inny i bardzo często jest w nich spory chaos. Kiedy na przykład załatwiam dużo spraw na mieście, zdarzają się korki, jakieś spóźnienia, albo wiem, że muszę załatwić 5 spraw danego dnia i martwię się, czy zdążę. Ale mimo wszystko właśnie to, że każdy dzień jest inny, pozwala mi dopracować swój system organizacyjny i myślę, że też wyrobiłam sobie bardzo fajne nawyki. Pierwszym takim nawykiem jest zapisywanie wszystkiego i nawet jeżeli ktoś dzwoni do mnie i potwierdza mi jakieś spotkanie, zawsze proszę o maila lub SMS-a z dokładną datą i godziną i miejscem spotkania, bo wiadomo, pamięć ludzka jest zawodna. Ja bardzo często odbieram telefony niestety w autobusach, bo czasem po prostu muszę, chociaż bardzo tego nie lubię, albo gdzieś na mieście i nie mam jak zapisać, bo przecież nie stanę na środku miasta i nie wyciągnę teraz nagle telefonu, żeby wpisywać spotkanie, kiedy na przykład pierwszy dzień na kolejne. Więc w momencie, kiedy mam to wszystko w SMS-ie, jak tylko znajduję wolną chwilkę, to po prostu wbijam to w kalendarz Google'a i mam zapisane spotkanie. Drugim nawykiem, który sobie wyrobiłam, to tworzenie dni tak zwanych na mieście i dni przy komputerze. Powiem Wam szczerze, że kiedyś bałam się takiego podziału i myślałam, że jest on nieefektywny, ale zauważyłam, że byłam w błędzie. W momencie, kiedy na przykład mam do załatwienia kilka spraw, to zawsze staram sobie zorganizować tak, że mam 1 lub 2 dni w tygodniu, w których załatwiam wszystko na mieście. I wtedy wiem, że mam wszystko załatwione, wiem, że tego dnia nie muszę na przykład jeszcze siedzieć nad jakąś dokumentacją, o ile nie jest to pilne. I załatwiam po prostu wszystko to, co wymaga mojej osoby w różnych miejscach i w różnych punktach. Staram się też to tak dostosowywać, że jeżeli na przykład mam kilka spraw do załatwienia w Gdyni, no to jednego dnia jadę do Gdyni. Jeżeli mam kilka spraw do załatwienia w Wejherowie chociażby, no to drugiego dnia jadę do Wejherowa. I potem na przykład, jeżeli mam w poniedziałek taki dzień, że załatwiam sprawy w Gdyni, to we wtorek jest tak zwany dzień przy komputerze. Czyli siedzę sobie albo w domu, albo zabieram tablet i jadę do biura, do jakiejś kawiarni i pracuję nad dokumentami, nad mailami, nad umowami, nad YouTube'em, nad odpisywaniem na maile, komentarze. I w tym momencie ta praca jest dużo bardziej efektywna niż kiedy pracuję przy komputerze, wychodzę na jakieś spotkanie, marnuję czas na przykład, żeby dojechać do Gdyni, wracam po 4 godzinach i znowu siadam do komputera. Takie coś jest nieefektywne i jeżeli chcecie poprawić swoją produktywność, to myślę, że możecie spróbować właśnie takiego systemu,
czyli jeden dzień na mieście i jeden dzień pracy takiej konkretnej. Oczywiście, jeżeli możecie sobie pozwolić, jeżeli na przykład chodzicie do pracy, no to wiadomo, jednego dnia po pracy możecie załatwiać różne sprawy, a drugiego dnia po pracy zajmować się jakimś swoim hobby, czy różnymi rzeczami, chociażby oglądaniem seriali. I powiem Wam, że taki system mi się bardzo sprawdza. Trzecim nawykiem, który sobie wyrobiłam, to spisywanie list każdego wieczoru albo ranka. Staram się właśnie wyrzucać wszystko z głowy, żeby nie, cały czas nie myślała i nie zastanawiała się nad tym, czy o czymś nie zapomniałam. W tym celu zawsze uruchamiam swój kalendarz Google i patrzę, czy dzisiaj mam jakieś spotkanie, czy mam jakąś telekonferencję, jakiś telefon. I wtedy, zależnie od tego, czy dzień jest wolniej, bardziej taki pusty, czy bardziej zajęty, dostosowuję listę zadań. I też staram się, żeby ta lista zadań miała trzy najważniejsze zadania. I reszta, która fajnie jakieś zrobię, ale jak je przyłożę na dzień kolejny, to świat się nie zawali. Właśnie ustalenie takich priorytetów jest bardzo ważne, bo wiemy wtedy, na czym się skupić. I oczywiście takie najtrudniejsze sprawy zawsze biorę na pierwszy ogień, żeby mieć je jak najszybciej zrobione i żeby po prostu później móc się zająć drobiazgami, albo chociażby wyjść na spacer, kiedy wiem, że moje priorytety są ogarnięte i mam tylko małe zadanka, które zajmą mi już 2 godziny, no to idę sobie na spacer, odpoczywam, idę sobie na jakąś kawę i wracam do domu / biura. I wtedy zajmuję się resztą spraw. Tutaj teraz opowiem, że słyszałam o metodzie wyłączenia telefonu, włączenia internetu, powiadomień, żeby bardziej się skupić. Ja nie mam akurat z tym problemu. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie takie metody stosować. Wiem, że wielu osobom się taki system sprawdza. Ja niestety muszę być bardzo często w internecie i ze względu na filmy i różnego rodzaju maile oraz ze względu na komentarze, filmy, Instagram. Dlatego u mnie takie wyłączenie powiadomień niestety nie zadziała. Ale mimo wszystko potrafię się skupić i jeżeli wiem, że robię jedną rzecz, to staram się ją zrobić raz, a porządnie skończyć i dopiero zająć się kolejną. Uwierzcie mi, wypracowanie u mnie takiego nawyku było trudne, bo jestem dość chaotyczną osobą. W chwili obecnej korzystam z 3 narzędzi do zarządzania czasem i za chwilkę każdy z nich Wam pokażę i opowiem co nieco na ten temat, ale może najpierw je wymienię. Pierwszym i podstawowym narzędziem jest Google Kalendarz i korzystam z niego, ponieważ synchronizuje się on na wszystkich sprzętach. Mam go otwarty zawsze na komputerze, mam go zsynchronizowany na mojej komórce, przez co wiem kiedy, gdzie i w jakim miejscu na przykład mam spotkanie i mogę też przy okazji zrobić sobie automatyczną nawigację, jeżeli nie wiem, gdzie dana rzecz się znajduje, oraz synchronizuje on się na mój tablet, którego używam głównie w spraw firmowych. Następnie korzystam z Bullet Journala i wreszcie trafiłam na swój idealny notes, z którym jestem zachwycona. Trzecim i ostatnim narzędziem, z którego korzystam, jest mój Organizer Segregator, który również zawiera kartki w kropki i początkowo służył mi jako podstawowy Bullet Journal, ale z powodu ogromnego rozmiaru stwierdziłam, że idealnie będzie się sprawdzał na listy oraz różnego rodzaju inne notatki, które Wam też później pokażę i opowiem. Przejdę już może do konkretów i opowiem Wam, jak narzędzia, które przed chwilą wymieniłam, pomagają mi w organizacji mojego czasu. Na samym początku zajmiemy się kalendarzem Google. Jest to chyba najbardziej efektywne narzędzie, jakie mogłam znaleźć. A to dlatego, że ma przeróżną synchronizację, tak jak już wspomniałam. Jest dostępna na różnych urządzeniach. Dodatkowo możemy w Google Kalendarz stworzyć przeróżne podkalendarze dedykowane do danych spraw. Ja tak mam stworzony kalendarz pod firmę, który ma akurat kolor niebieski, kalendarz do YouTube'a, który ma kalendarz flutowy i kalendarz do spraw prywatnych, który jest w kolorze różowym. Przez co jak tylko spojrzę na zawartość mojego kalendarza, od razu wiem, jakie zadanie jest, jakiej kategorii, czy coś na siebie się nie nakłada. Dodatkowo możemy na każdym urządzeniu włączać i wyłączać sobie pogląd danego kalendarza. Jeżeli na przykład potrzebujemy sprawdzić, jakie mam sprawy filmowe na ten tydzień, to włączam tylko i wyłącznie kalendarz niebieski i już wiem, jak mogę chociażby planować sprawy prywatne. I z kalendarza Google korzystam na komputerze, na komórce, ale również na tablecie. I powiem Wam, że na tablecie korzysta się najlepiej, ponieważ mamy duży ekran. Ja w tej chwili korzystam z tabletu Huawei'a i powiem Wam szczerze, że jestem z niego bardzo zadowolona. Kupiłam go do firmy i właśnie służy mi do tworzenia grafik, prowadzenia social media klientów i przez to nie muszę zabierać laptopa ze sobą i mogę pracować w biurze, mogę pracować w kawiarni i mogę pracować wszędzie. I Wam pokażę zaraz, jak
spogląda właśnie na tablecie kalendarz. Nie wiem, czy cokolwiek będzie tak widać, najwyżej Wam stawię zaraz tutaj rzut ekranu, bo widzę, że niestety tablet świeci bardzo mocno i tego nie widać, ale jak mam właśnie kalendarz na tablecie, to widzę cały miesiąc w dużych kratkach, przez co mogę sobie bardzo dobrze planować, mogę sobie w każdym momencie dopisać jakąś rzecz. Dodatkowo będzie to bardzo użyteczne w momencie, kiedy właśnie od wtorku zatrudnię asystentkę, ponieważ można te kalendarze potem synchronizować, ona też będzie mogła mi dorzucać chociażby termin faktur do zapłaty właśnie do kalendarza, a ja w jej kalendarzu będę mogła dorzucać obowiązki czy rzeczy do zrobienia i wszystko będę miała dostępne na tablecie. W takim kalendarzu zapisuję jednak same spotkania i wydarzenia. Nie zapisuję w nich żadnych zadań. Jedyne zadanie, jakie zapisuję, to terminy faktur, ale nie na zasadzie zapłać fakturę, tylko termin faktury za biuro na przykład. I po prostu wtedy wiem, że do tego dnia muszę taką fakturę zapłacić, ale nie są to takie typowe zadania typu stwórz umowę czy napisz maila. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo potem mogę sobie taki kalendarz włączyć, wiecie, otworzyć swój bullet journal i według tego kalendarza planować sobie zadanie na dany dzień. Dlatego jeżeli szukacie dobrego narzędzia mobilnego, to myślę, że założenie konta na Gmailu i uruchomienie kalendarza jest naprawdę fajne. Macie tam wiele możliwości. Tak jak wspomniałam, dodatkowo możecie wpisywać lokalizację spotkania, przez co później możecie kliknąć na tą lokalizację i nawigacja Was od razu prowadzi na to spotkanie. I też od razu wiecie, gdzie macie to spotkanie, na przykład możecie włączyć mapę, zobaczyć, czy zdążycie przy tym spotkaniu chociażby pójść po kawę, czy jakaś kawiarnia jest w pobliżu. Taka mobilność myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardzo użyteczna i bardzo się sprawdza. Ja z kalendarza oraz tableta jestem bardzo zadowolona, ale przejdźmy już może do drugiego narzędzia. Następnym narzędziem jest mój bullet journal i wreszcie znalazłam notes idealny i to jest Leuchtturm 1917 i pewnie źle to wymówiłam, wybaczcie, ale niestety w niemiecki nie potrafię i powiem, że to jest idealny notes. Szukałam świetnego notesu do bullet journalingu i wreszcie znalazłam. To jest kolor piaskowy i według mnie jest bardzo elegancki i bardzo fajny. Sprawdza mi się rewelacyjnie. Tutaj sobie już na przykład zaznaczam dany miesiąc kolorystycznie, żebym wiedziała, gdzie mi się zaczyna. Mój bullet journalu wpisuję tylko i wyłącznie zadania oraz jeżeli wiem, że danego dnia mam spotkanie, to wpisuję sobie je na samą górę, żeby też wiedzieć, że na przykład mam spotkanie i wtedy nie mogę pisać zbyt dużej ilości zadań. Ale te spotkania nie są obowiązkowe, czasami je pomijam i po prostu robię sobie tylko taką to-do list oraz wszelkiego rodzaju notatki. Jeżeli muszę gdzieś coś za szybko zanotować, to notuję je właśnie w moim bullet journalu. I powiem szczerze, że ten system naprawdę mi się sprawdza. Oddzielenie spotkań od wszelkiego rodzaju zadań jest bardzo efektywne. Ja w swoim bullet journalu nie rysuję, ponieważ nie mam na to czasu. Czasami zdobię jakimiś fajnymi naklejkami, żeby było mi po prostu przyjemniej, bo to są tylko i wyłącznie notatki dla mnie, nikomu ich nie pokazuję na żadnych spotkaniach, ale pokażę Wam pewną rzecz, która bardzo mi się sprawdza. Obecnie korzystam z naklejek od ogarniętych dziewczyn, czyli z ogarnięte.pl. I zawsze, kiedy już jest połowa tygodnia, obliczam sobie, ile stron mi zajmie cały tydzień, bo przeważnie jedna strona to jest 2 dni moich zadań i zawsze tworzę sobie taką czystą stronę na dany przyszły tydzień. I potem mogę na przykład planować jakieś spotkania, jakieś zadania, które wiem, że muszę wykonać w przyszłym tygodniu. I jak widzicie, taka strona wygląda w ten sposób. I tutaj oczywiście mamy tak, do zrobienia, ważne, pamiętać, weekend i notes. I ta strona zawsze bardzo mi się sprawdza, bo pomaga mi zaplanować różne rzeczy po prostu na przyszłość. Na przykład wiem, że załóżmy, w czwartek będę miała spotkanie z klientem i podpisanie umowy, no to na taką stronę wpisuję sobie do zrobienia, na przykład piszę w poniedziałek stworzenie umowy, wysłanie wersji elektronicznej do potwierdzenia do klienta. Przez co wiem, co mam do zrobienia i też mogę planować troszeczkę tak naprzód, bo zadanie rozpisuję zazwyczaj z dnia na dzień, a jeżeli wiem, że mam coś do zrobienia na przykład
w czwartek, a jest poniedziałek, to sobie piszę to na sticky notesie, czyli na samoprzylepnej karteczce i naklejam mniej więcej tam, gdzie będzie zaczynał się czwartek i wtedy wiem, że mam coś do zrobienia. Dodatkowo ten notes idealnie wchodzi mi praktycznie do każdej torebki. Mogę go mieć zawsze przy sobie i myślę, że coś takiego jest bardzo fajne, bo ja sobie codziennie wieczorem albo właśnie przy śniadaniu spisuję swoje zadania do zrealizowania i potem wiem, co mam do zrobienia, bo uwierzcie mi, kiedy załatwia się kilka spraw, tak jak ja teraz mam załatwienie kilka spraw na raz, bo i wyjazd do Bydgoszczy, i zatrudnienie asystentki, i podpisanie różnych umów z klientami, to człowiek może w pewnym momencie się pogubić, co ma zrobione, a co jeszcze jest do zrobienia. I właśnie, żeby temu zapobiec, skorzystam z bullet journalu i powiem wam, że ten system naprawdę najlepiej mi się sprawdza, bo tak jak widzicie, nie mam problemu, żeby ten notes podnieść, wsadzić do torby. Jest i zarówno dla mnie dobry technicznie, jak i również jako system organizacyjny. Trzecim i ostatnim narzędziem do organizacji jest mój segregator organizer z Miss Planner. Jak pewnie pamiętacie, prowadziłam kiedyś w nim bullet journal, ale powiem wam szczerze, że prowadzenie takiego codziennego bullet journalu w takim segregatorze nie jest zbyt wygodne, bo jak mamy wpięte kartki, nie za dobrze się w nim pisze. Trzeba by było pisać po prostu najpierw na kartce i potem ją wpinać. Dodatkowo, jak widzicie, on jest duży, gruby i ciężki. Jestem w stanie go podnieść, ale jednak jak miałabym go tak co chwilkę przykładać, to trochę bym się zmęczyła. Dodatkowo, w momencie, kiedy muszę coś na szybko zapisać, czy też go gdzieś zabrać, to zawsze musiałam brać po prostu osobny jakiś plecak, siatkę na, właśnie na ten organizer, bo on mi się w żadną torebkę nie mieścił. Dlatego rozdzieliłam i wiecie co? W tym planerze mam same listy. To znaczy, piszę wszelkiego rodzaju listy typu filmy do zobaczenia, seriale do obejrzenia, obejrzane seriale, seriale, które chcę wam polecić na filmach z serii Netflix. Mam już gotowe kolejne 5 seriali, w sumie to nawet 6. Jeden już czeka na jeszcze kolejny odcinek, więc za jakiś czas pojawi się na kanale kolejny odcinek z serii polecanych seriali. Mam tutaj też listy, głównie prywatne, bo nie potrzebuję jakichś wielkich list służbowych. Mam tutaj wszelkiego rodzaju pomysły na filmy, rozplanowane filmy na dany miesiąc, różnego rodzaju notatki, jeżeli chodzi o współpracę, czyli kiedy jaką współpracę podjęłam, czy już dostałam wypłatę za tą współpracę, czy jest to współpraca barterowa. Wszystko właśnie mam w tym notesie i ten notes po prostu leży sobie u mnie na szafce nocnej zazwyczaj, bo powiem szczerze, że nie mam miejsca na biurku, albo gdzieś na biurku i mam go zawsze pod ręką, ale nie jest to taki notes pierwszej potrzeby. Czekajcie, pokażę wam przykłady takich list, które służyłam sobie na przykład na seriale z Netflixa. Zobaczcie, tak wyglądają moje notatki i moje listy i właśnie na takich osobnych kartkach najlepiej mi się pisze. To jest zestawienie seriali z Netflixa, ono jeszcze nie jest skończone, bo nie mam pozaznaczane, które seriale obejrzałam, a które nie. Tam jest moja notatka, jakie seriale mam kolejne sezony do obejrzenia, jeszcze muszę sobie właśnie pozaznaczać i zobaczcie. Tutaj mam taką listę na przykład z Pomniejszą Chatą, serią Niefortunnych Zdarzeń, którą ostatnio skończyłam, i One Day of the Time. Jeżeli chodzi o listy, to tak samo spisuję sobie ulubione przepisy, telenowele, które chcę zobaczyć albo które zobaczyłam, materiały też do filmów na temat telenowel, bo też taki film jest już przygotowany, drugi z tej serii i mam nadzieję, że wam się spodoba. Więc to jest taki bardziej mój organizer prywatny do spraw takich, które nie chciałoby mi się przepisywać w każdym bullet journalu, bo są listy, które można przepisywać, na przykład seriale, które wychodzą i które są do obejrzenia, do sprawdzenia, czy mi się spodobają. Ale są też takie listy, które by mi się powielały co każdy notes. A myślę, że taki notes mi starczy najdłużej na pół roku, więc nie chciałoby mi się co chwilkę tego przepisywać. Dlatego też właśnie mam taki segregator, w którym są notatki, które nie mają być powielane, które nie są potrzebne zawsze pod ręką. Bo wiadomo, że przepisy czy lista seriali nie jest potrzebna mi pod ręką, jaki odcinek na przykład 13 powodów mam do zobaczenia. Więc takie rzeczy leżą w domu, tak jak wspomniałam. I przez to mam porządek właśnie w swoim bullet journalu. Mam tylko i wyłącznie zadania, ewentualnie jakąś tam ważną listę typu co spakować na jakiś tam wyjazd. I na przykład, o której mam jakiś pociąg, czy trzeba gdzieś zadzwonić. Bo czasami robię sobie takie strony wyjazdowe,
A tak to po prostu mam same zadania i nic mi się nie myli. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu i że wyciągniecie z niego dla siebie jakieś porady. Jeżeli macie jakieś fajne systemy organizacji, to oczywiście napiszcie mi to w komentarzu. Być może zainspirujecie mnie do jakichś zmian. Jeżeli w moim życiu znowu zajdą kolejne aktualizacje, jeżeli chodzi o moją organizację czasu, to oczywiście nagram kolejny taki film. W tym momencie chciałabym Was zaprosić do zwiedzenia mojego profilu na Patronite. Możecie wesprzeć rozwój mojego kanału. Pierwszy próg, który stworzyłam, jest to próg charytatywny, więc mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś dobrego razem, wspólnie. Oczywiście mam dla Was przygotowane, mam nadzieję, atrakcyjne nagrody za progi, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was, by tam zajrzeć. W tym momencie dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!